Panie Pawle, 7 statuetek dla Zimnej Wojny. Jakie to jest uczucie? Wspaniałe. Wspaniałe. A spodziewał się pan tak wielkiego docenienia filmu, który pan stworzył od podstaw? No, że tak wielkiego, no spodziewałem się, że coś dostaniemy, bo film rzeczywiście trochę narobił szumu, ale że aż tyle, chyba nie, ale z drugiej strony jak czegoś nie dostaliśmy, na przykład za kostiumy, czy tam scenografię, czy Tomek Kot, no to cierpiałem, że nie dostaliśmy, więc z jednej strony się cieszę, z drugiej strony cierpię, jak czegoś nie dostajemy, jak to bywa. Szczególnie dla moich wspaniałych współtwórców tego filmu. Aktorzy chwalą pana za niesamowity tryb pracy. Jak z pana perspektywy wygląda ta praca na planie? Jakim pan jest reżyserem w pana odczuciu? Trudno mi to określić, już lepiej aktorów słuchać, po prostu podobno ich strasznie męczyłem, no ale w dobrej sprawie, więc chyba wszyscy byli w końcu zadowoleni. Jestem taki dosyć upierdliwy, jak się mówi, bardzo długo męczę materiał, aż będę zadowolony, więc czasami to jest na granicy jakiejś załamania, czasami z tego rodzą się jakieś piękne rzeczy. No. Nie mieliśmy okazji rozmawiać po Oscarach. W tym roku Oscara nie udało się zdobyć. Czy był żal, czy raczej pan tak do tego nie podchodzi? Nie, to tam dosyć wcześniej wiedziałem, że nie mamy zbyt wielkich szans. Miło było dostać te wszystkie nominacje, ale nie, żalu w ogóle nie było. Żal tylko, że 6 miesięcy żeśmy stracili ja straciłem na promocję, która była strasznie męcząca i gdzieś tam... No męczące i gdzieś tam upokarzające, że tak się starać, że trzeba tak się silić, nie? Bo w końcu film powinien sam mówić za siebie, kurczę, a w Stanach tak niestety się nie da. Tam po prostu wszystko polega na promocji.